Raz. Ja chcę powiedzieć trochę o taktyce diabelskiej na ten czas. To jest taka taktyka uderzeń w małe rzeczy, małe punkty, które mają na celu rozproszenie uwagi i wybicie was z kierunku, w którym podążacie. Dokładnie. Czy to jest dbałość o wzrost, czy o zdrowie, czy relacje, czy o budowanie swojego zaplecza finansowego. Masz swój kierunek, masz swoją służbę i idź w tym kierunku, bo będą takie drobne ataki, drobne straty. I niech te drobne straty nie wybijają cię z rytmu, bo one Amen. Mają na celu tylko zastraszenie. Amen. I mam jeszcze takie słowo pokrzepienia. Bóg do mnie powiedział, nie bój się, mała trzutko, bo upodobało się Bogu dać ci królestwo. Ostatni czas to jest trudny czas, to jest czas pokuty, w którym dużo rzeczy runęło. Runęły relacje, wypłynęły do wierzchu jakieś niefajne rzeczy. Runęły finanse, diabeł przyszedł, aby kraść, zabijać i wytracać. Wytracać zaplecze finansowe, zdrowotne, relacyjne, emocjonalne, jakiekolwiek związki nawet z kościołem. Czy chciał wybić was z miejsca wpływu, autorytetu tego kościoła, czy ludzi, którzy są tutaj w służbie. I to był ten czas. I trochę nabruździł. Natomiast co wam chcę powiedzieć? Kiedy czytałam Pismo Święte, widziałam, jak Bóg wyprowadzał ludzi z pustyni, nie z Egiptu, z pustyni i mówił do nich tak, byliście tu was chciałem wyprowadzić, byliście w tym i w tym mieście, chciałem was wyprowadzić. Oni chodzili 40 lat przez swój grzech, przez to, że narzekali, przez to, że chodzili w prawie, no byli pod prawem, tak? Przez to, że nie byli wdzięczni, przez to, że nie byli posłuszni, przez to, że nie mieli relacji z Nim. A on ich chciał wyprowadzić z pustyni, tylko to oni nie chcieli wejść do ziemi kanonejskiej. Ale Bóg mówi dzisiaj słowo pokrzepienia. Nie bój się, mała trzutko, niech twoje serce nie drży po tym, co przeszedłeś. To jest czas odpocznienia i zaufania Bogu. Nie bój się, mała trzutko, bo podobało się Bogu dać ci królestwo. Więc nie ma, że daję, chociaż mi nie starcza i patrzę, kiedy Bóg mi odda. I ja tak wszystko to robię. Odpocznij w końcu. Zresetuj się. Weszliśmy w pewne miejsca, nie wszyscy oczywiście, ci, którzy mają z tym problem, w miejsce zasługiwania, w miejsce, że coś wcześniej robiłeś i nie działało. Teraz zacznij od nowa. Zacznij od nowa z miejsca modlitwy. Skasuj, jeżeli potrzebujesz, wszystko to, co do tej pory robiłeś. Amen. I stań przed Bogiem goły, rozbierz się i powiesz, nie mam nic. Wszystko, co robiłem, nie działało. Zaczynam od początku. I od początku w modlitwie odbieraj od niego kierunki. Wiecie, ja jestem fanem konwersji i pracy. Ja uważam, że nie trafi się na statek płynący z ropą, jeżeli się nie wykona określonej ilości ruchów. A dzisiaj z tego spokutowałam i powiedziałam, nie Boże, ja nie będę orać całego hektarowego pola pługiem tylko po to, żeby znaleźć jeden kartofel. Amen. Ja chcę się modlić o to, aby precyzyjnie uderzać, aby precyzyjnie wybierać kierunek, aby dostawać nazwy firm, do których mam się zgłosić, ludzi, jakie kierunki mam obierać, bo już nie chcę wykonywać dużej orki, wiecie, na ugorze, tylko chcę uderzać precyzyjnie. Jak się nawróciłam, to kiedyś miałam taką wizję otwartą, gdzie Duch Święty unosił mnie nad wodą. Na brzegu były krokodyle. I jak się zbliżaliśmy do tych krokodyli, to on mnie cofał. Potem wzleciliśmy na taką górę, z której precyzyjnie uderzyłam człowieka strzałą prosto tu w głowę. To była siła demoniczna. I on mi pokazał w pierwszym etapie snu posłuszeństwo Jemu. Jeżeli będziemy Jemu posłuszni, to unikniemy wpadek, problemów, nieszczęść, straty i będziemy precyzyjnie uderzać. Jeżeli Jemu będziemy posłuszni, Duchowi Świętemu, jeżeli nie będziemy tego wszystkiego robili o własnych siłach. I to jest nieważne, co było wczoraj. O co chodzi z tą demoniczną taktyką? Demoniczna taktyka, która jest na obecny czas, polega na tym, żeby te małe straty, które poniosłeś, bo to są małe straty, wybiły cię z kierunku na przykład rozwoju, wzrostu czy zarabiania pieniędzy. Nieważne jest to, ile straciłeś. Ważne jest to, aby podążać w tę stronę, żeby zarobić jeszcze więcej. Amen. Wiecie, to jest podejście biznesmena, nie biedaka. Biedak patrzy, ile stracił. Patrzy na dziurowe kieszenie, rozpacza, wraca na etat. Ale biznesmen nie patrzy, ile stracił. On patrzy, ile może zarobić. Amen. Więc nie patrzmy za siebie, tylko patrzmy przed siebie, bo możemy zarobić dużo więcej, odzyskać dużo lepsze relacje poprzez to, że Bóg jest dobry i nam błogosławi. Amen. Amen.